Siemanko, pokażę to modowanie z auta na auto, ale tylko tych pojazdów serwisowych, które tam trzeba dostarczyć do klienta z tego warsztatu tuningowego. Potrzebujemy tak: klub nocny, B2 i B4, pełne, obojętnie jakich pojazdów. Potrzebujemy garaż w biurze z wykupionym warsztatem pojazdów, no i ten nowy warsztat pojazdów i tam auto, które będzie przekazywało mody i auto na straty. Tu, zanim to, znaczy nagrałem filmik, edytowałem, da radę zmodować obydwa pojazdy naraz, ale to już może później ten, no bynajmniej, nie będę robił osobnego filmiku, ale na pewno da radę. Teraz tak, B2, będąc na B2, no ja tu nie wiem, czy ma znaczenie, jaki pojazd jest na jakim miejscu, ale tak, bierzemy pojazd, ja bynajmniej biorę ostatni, czyli 10. Wyjeżdżamy nim na zewnątrz i ten pojazd niszczymy. Zwyczajnie niszczymy, bez obaw tego pojazdu nie tracimy, tylko go niszczymy. Ja tu pokazuję na Xboxie, PlayStation może mieć tam ziomka na sesji u siebie. Xbox, ja tu robię na Xboxie, no potrzebny będzie nam znajomy na sesji jednoosobowej, inny tryb celowania, odpalony jakiś wyścig lub skok spadochronowy. Ja to robię dla Xboxa. Będę tłumaczył tak, jak to się robi na Xboxie. Teraz tak, wyjechaliśmy z B2, rozsadziliśmy ten pojazd, podchodzimy do kółka zamiany pojazdów i zamieniamy pojazd teraz. Obojętnie, który pojazd, wstawiamy teraz na pojazd B4, ale też numerek, no ja tu 10 w miejsce tego zniszczonego, nie? B4, Midzielante, 10, teraz będziemy zamrożeni, dajemy start, online, zestaw początkującego kryminalisty, wchodzimy w te pojazdy, przechodzimy tam dalej, San Andreas i tu klikamy Y lub trójkąt, żeby wyjść po prostu z tego, nas odmrozi, garaż jest pusty, no tu już praktycznie jesteśmy zgliczowani, no ale to jeszcze nie jest koniec zgliczowania się. Teraz tak, wychodzimy z tego klubu nocnego na zewnątrz i teleportujemy się do naszego biura, do garażu w biurze poprzez właśnie inne celowanie. Dlatego mówiłem, że warto mieć ziomka z innym trybem celowania. A nie, sorry, najpierw teleportujemy się do swojego bunkra, tam wchodzimy na pieszo, wychodzimy też na pieszo i dopiero teleportujemy się do biura. Co tu jeszcze? No wymaga, no auto tam mówiłem, jedno do modowania, które przekazuje mody, jakieś auto na straty, da radę dwa zmodować, ale to tam miesza z tym, chociaż jedno se zmodujcie, to i tak jest dobrze. No i na Xbox to mówiłem, ziomek na sesji jednoosobowej z innym trybem celowania, odpalony jakiś tam skok spadochronowy. A PlayStation może mieć tam ziomka na tytanicznej, na sesji dla zaproszonych, a kogoś z innym trybem celowania to sobie tam z łatwością znajdzie. Także tu na temat playa nie będę się rozwodził, na pewno tam biały pokazywał live'a, na pewno wrzuci to playa albo jeszcze ktoś inny z PS4. Dobra, my jesteśmy w tym bunkrze, tak jak mówiłem, wchodzimy, wychodzimy. Teraz wychodzimy na zewnątrz, też teleportujemy się poprzez tą akcję z mapy do naszego garażu w biurze i tam potrzebujemy jakiś pojazd, który wjeżdża do warsztatu i będziemy wsiadać do tego pojazdu, dodawali gazu i klikali strzałkę w prawo, ale nie, że jednocześnie, tylko po prostu daję gaz, zaczyna ściemniać mi się ekran, klikam strzałkę w prawo. Ale to tutaj, bo może tak się zdarzyć, że dacie gaz, będziecie klikać w prawo, wyjedziecie na zewnątrz normalnie pojazdem. Wtedy można wrócić z powrotem do garażu i próbować jeszcze raz. Gaz, strzałka w prawo. Jeżeli wam wyjdzie za pierwszym razem, no to będziecie mieli tak jak ja. Tutaj będziecie niewidzialni. Ale to poczekajcie, wejdę do tego garażu i pokażę. Musimy dać gaz, kliknąć w prawo, żeby być tu na zewnątrz, ale niewidzialnym, zamrożonym. Wtedy będziemy właśnie dołączać do kogoś, co
co jest na tej prywatnej lub sesji jednoosobowej, bo trzeba będzie potwierdzić, że sesja jest pełna, czy tam potrzebuje zaproszenie, żeby w nią grać, a nie tylko inny tryb celowania. Czyli tak, wsiadamy do jakiegoś pojazdu, który wjeżdża na ten nasz warsztat. Klikam gaz i spamuję w prawo. Teraz. A nawet auto się zatrzymało, stop się zaświecił. Jestem niewidzialny. Teraz dołączam do kogoś, kto jest na tej sesji, na którą nie mogę dołączyć po prostu. Czyli w przypadku Xboxa na sesję jednoosobową. I potwierdzam wszystkie komunikaty jak leci. Pierwszy, tam drugi, trzeci. Zrespi mnie w środku, w budynku. I stąd teraz już musicie mieć opcję D-padu w prawo. A jak was zrespi, to w budynku musi być opcja kliknięcia D-padu w prawo, żeby wjechać na warsztat. Czasami nie klikajcie, broń Boże. Teraz teleportujemy się do naszego tego warsztatu tuningowego, którego dodali tu w tym nowym DLC. Próbowałem wyjść na piechotę. No jeżeli ktoś ma stworzoną tam akcję, no to przy tym swoim warsztacie to ma bardzo dobrze. Jeżeli ktoś nie, no musisz się przebiec kawałek. Ja tu wziąłem wcześniej autem z ulicy, sobie dojechałem i bez to nie mogłem otworzyć drzwi w tym A, które jest tam na tym podnośniku, który będę modował. Po prostu samochód był zamknięty. Nie wiem, może coś nie wyszło po drodze, albo przez to, że wcześniej wziął auto z ulicy, sobie tam dojechałem. Że lepiej się przebiec ten kawałek. Jak już jesteśmy na miejscu, to tu już mówię auto na straty i auto, które będzie przekazywało nam te mody. Na te auto, które tutaj są dostępne, w moim przypadku jest tu Juglar i jakiś Sorano, czy coś tam takiego. Nie wiem, może każdy ma kto inny, nie wiem jak to tam, na jakiej zasadzie to działa, nawet jakie tu pojazdy się znajdują, ale tak, wsiadamy do auta, które ma przekazywać nam mody, klikamy strzałkę w prawo, żeby wjechać, coś tam stuningować i w tym aucie zmieniamy cokolwiek. Pancerz, hamulce, tu zmienić możecie cokolwiek. Zmienione zwyczajnie opuszczamy. Teraz podchodzimy pod ten pojazd, który jest, no one są tam gdzieś do klientów, trzeba je dostarczać, no ale my je modujemy i sami sobie je zapisujemy. I podchodzimy tak, żeby była opcja kliknięcia w prawo, odpalamy tytaniczną robotę. Jak potwierdzimy komunikat, że chcemy rozegrać akcję, nie klikamy w prawo, tylko klikamy Xbox RB PS4 R1, tak żeby przejść tam na rankingi, jak się odpala misję, żeby wejść w rankingi. A dopiero jak będziemy, czyli potwierdzam, spamuję RB na Xboxie, R1 to jest na PlayStation, żeby wejść tu w rankingi. I teraz jak będę to opuszczał, to dopiero będziemy spamować krzyżyk w prawo. Klikam cały czas to RB, mam te rankingi i z nich mogę wyjść, mogę opuścić tytaniczną, potwierdzam i spamuję w prawo. Teraz dopiero w prawo, auto jest modowane, do niego należy wsiąść i wysiąść. Tylko wsiadamy, wysiadamy. Teraz udajemy się do auta, które tracimy. I w tym aucie już nie zmieniamy nic. Też wsiadamy, klikamy strzałkę w prawo, żeby wjechać, coś tam stuningować, ale w nim nic nie zmieniamy, tylko po prostu opuszczamy ten tuning i spamujemy w prawo do samego końca, aż nas tu zamrozi, gdzie ja teraz stoję. Czyli strzałka w prawo. B, wstecz i spamuję w prawo. Tu spamuję cały czas w prawo. Prawo, 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 aż tam wyjadę na zewnątrz i tam kliknę. O, teraz mnie zamroziło. Klikamy zwyczajnie pauza, wyłączamy, wychodzimy z auta, wsiadamy z powrotem do tego auta, które modujemy. Klikamy strzałkę w prawo i
teraz tym pojazdem wjedziemy na warsztat, zmieniamy w nim cokolwiek i on się nam skopiuje w miejsce tego pojazdu na stratę. I żeby zmodować sobie drugi pojazd, to podchodzicie do drugiego pojazdu i robicie to samo. Ta tytaniczna, odpalacie RB, tam żeby w rankingi wejść, wychodzicie z rankingów, opuszczacie tytaniczną, spamujecie w prawo i też wam się zmoduje ten drugi pojazd. I też auto na stratę, ten sam myk, nie? Teraz to auto mi się skopiowało w miejsce tego na... co było na stratę, w moim przypadku było to Asbo, wy tam użyjcie LG RH8. Jeżeli modujecie dwa, jeżeli jedno, no to wsiadacie teraz do auta, dołączacie do kogoś, co jest na tej sesji, na którą nie można dołączyć, na sesję dla zaproszonych albo na tą jednoosobową. Tu mówię, drugie auto, żeby... ono już jest zapisane, tylko żeby wjechać na warsztat albo wyjechać na zewnątrz, trzeba po prostu dołączyć do kogoś, co jest na sesji dla zaproszonych albo na sesji jednoosobowej. A żeby drugie zmodować, to mówię, inne auto wjeżdżacie, zmieniacie w nim coś, robicie ten mix tytaniczną, RB opuszczacie, krzyżyk w prawo, wsiadacie, wysiadacie, znowu auto na straty, wjeżdżacie, wyjeżdżacie, spamuje, zamrozi was, wsiadacie do tego drugiego auta, klikacie w prawo i macie drugie auto zmodowane. I dopiero wtedy dołączacie do kogoś, co sesja jednoosobowa albo dla zaproszonych. Że można zmodować sobie dwa naraz. Kroków trochę jest, ale modowanie jest generalnie łatwe. Pozdrawiam. Elo.